dermatologia po raz pierwszy takiego określenia użył Hipokrates w IV wieku przed narodzeniem Chrystusa. Zarówno z greki, jak i z łaciny określenia raum, rein oznaczało płynąć, to znaczy dla wyjaśnienia płynącego humoralnego charakteru choroby. I wówczas uważano, że przyczyną wszystkich chorób jest odpływ niewłaściwych soków z mózgu i między innymi ten odpływ był odpowiedzialny za rozwój różnorodnych objawów, w tym objawów ze strony układu kostno-stawowego. Proszę Państwa, najważniejsza informacja z dzisiejszego wykładu to nie istnieje choroba, którą pacjenci nazywają reumatyzmem. W ogóle choroby reumatologiczne są to choroby, w przebiegu których występuje ból odnoszony do tkanek tworzących narząd ruchu. Istnieje ponad 100 jednostek, które są odpowiedzialne za tego typu dolegliwości bólowe. Jakie są przyczyny? Przede wszystkim urazy mechaniczne, przeciążenia, różnego typu przyczyny infekcyjne, reakcje autoimmunologiczne, zaburzenia metaboliczne, wreszcie przyczyny hormonalne, procesy rozrostowe, a niekiedy również nerwice i psychozy są przyczyną objawów bólowych ze strony układu narządu ruchu. Zagadnienie reaktywnego zapalenia stawów na tle seronegatywnych zapaleń stawów w zasadzie obejmuje zagadnienie przyczyn infekcyjnych, reakcji autoimmunizacyjnych w mniejszym odsetku zaburzeń metabolicznych. Proszę Państwa, seronegatywne spondyloartropatie jest to grupa chorób, dawniej nazywana seronegatywnymi zapaleniami stawów. Inaczej są to choroby związane z antygenem HLA-B27 i głównie taka nazwa jest używana w piśmiennictwie anglosaskim. Cóż oznacza określenie seronegatywna spondyloartropatia? Seronegatywność oznacza nieobecność czynnika reumatoidalnego, który jest przeciwciałem w klasie IgM. Spondylo oznacza objawy zajęcia kręgosłupa i lub stawów krzyżowo-biodrowych, czyli są to tak zwane objawy osiowe. Natomiast artropatia oznacza możliwość zajęcia stawów obwodowych. Jednostki chorobowe, w których nie występuje czynnik reumatoidalny, to przede wszystkim reumatoidalne zapalenie stawów, tak zwane seronegatywne. Ponieważ posiadamy, bo istnieje choroba seropozytywna najczęściej, która ma cięższy przebieg, ale również jest reumatoidalne zapalenie stawów seronegatywne. Ponadto przede wszystkim w chorobie zwyrodnieniowej jest nieobecny czynnik reumatoidalny. Inne choroby to na przykład związane z obecnością kryształów typu w przebiegu dny moczanowej, czy też pseudodny, czyli chondrokalcynozy, inaczej dny rzekomej. Wreszcie w przebiegu takich jednostek chorobowych jak polimialgia reumatyczna, różnego typu infekcyjne zapalenia stawów, hemofilia. I oczywiście czynnik reumatoidalny nie występuje w całej dużej grupie chorób, tak zwanych seronegatywnych spondyloartropatii, do których między innymi należy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenia stawów w przebiegu zapalnych chorób jelit, między innymi również w celiaki. Nie występuje czynnik reumatoidalny. Z kolei czynnik reumatoidalny może występować przede wszystkim w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów seropozytywnego oraz w całej dużej grupie tzw. układowych chorób tkanki łącznej, do których m.in. zalicza się toczeń rumieniowaty układowy, zespół suchości, czyli zespół Sjögrena, zapalenie skórno- i wielomięśniowe, twardzinę układową, również zapalenia naczyń i krioglobulinemię. Ważne jest podkreślenie faktu, iż czynnik reumatoidalny może występować w przebiegu przewlekłych infekcji, takich jak gruźlica, bakteryjne zapalenie wsierdzia, różnego typu wirusowe zapalenia wątroby typu BC, wreszcie w przebiegu kiły. O sarkoidozie na razie nie wiemy, jaka jest jej etiologia. I proszę Państwa, tematem dzisiejszego wykładu jest choroba, która de facto można nazwać, że są to puzzle i w zależności od wiedzy lekarza, lekarz na podstawie manifestacji klinicznej jest ocenić tę grupę chorób. Charakterystyka kliniczna to jest m.in. wspomniana wcześniej nieobecność czynnika reumatoidalnego, dla odróżnienia od reumatoidalnego zapalenia stawów nieobecność guzków podskórnych, wreszcie bardzo ważnym elementem są zmiany zapalne w stawach krzyżowo-biodrowych i lub w kręgosłupie, wreszcie zapalenie stawów obwodowych, które ma charakter zapalenia jedno- lub kilkostawowego, który przede wszystkim dotyczy stawów kończyny dolnej. Mogą również występować objawy skórne i lub śluzówkowe, różnego typu zmiany zapalne dotyczące przedniego odcinka oka, wreszcie zmiany zapalne w jelitach, w
Przy czym ważnym jest podkreślenie faktu, iż u jednego pacjenta może występować nakładanie się obrazu klinicznego różnych grup chorób. W tej grupie wyróżniamy, stwierdza się znacznie częstsze występowanie antygenu HLA-B27 i, co ciekawe, również częściej w genetycznie związanej rodzinie występuje ta grupa chorób. Według obecnie obowiązujących podziałów nomenklatury do spondyloartropatii zaliczamy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów, dawniej określano mianem zespołu Reitera, wreszcie zapalenie stawów w przebiegu chorób zapalnych jelita cienkiego, grubego typu zapalenie wrzodziejące jelita grubego, colitis ulcerosa, czy też choroba leśniowskiego Crohna i wreszcie tak zwaną niezróżnicowaną spondyloartropatię. Istnieją kryteria diagnostyczne dla całej grupy chorób, jak i dla poszczególnych jednostek chorobowych. I tutaj będą się przeplatały pewne elementy diagnostyki wynikające z charakterystyki klinicznej, czyli między innymi bardzo ważne jest podkreślenie bólu w okolicy lędźwiowej i grzbietowej, który głównie występuje w nocy i lub sztywność poranna właśnie w kręgosłupa, asymetryczne zapalenie stawów o typie monooligoartritis, naprzemienny lub jednostronny ból pośladka, bardzo ciekawy objaw, tak zwany palec kiełbaskowaty stopy lub ręki dactylitis i wreszcie ból pięty, który może być przejawem zapalenia przyczepu ścięgna Achillesa. Inne objawy pozastawowe to m.in. zapalenie tęczówki, zapalenie cewki moczowej i lub szyjki macicy, które powinno wystąpić 4-6 tygodni przed wystąpieniem objawów stawowych, ewentualnie biegunka i ważne objawy dermatologiczne, na przykład łuszczyca albo inna choroba jelit. Również kryteriami diagnostycznymi dla tej grupy chorób są objawy radiologiczne, czyli cechy zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, wspominana wcześniej obecność antygenu HLA-B27 i z punktu widzenia terapeutycznego wyśmienita reakcja na zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i ta gwałtowna poprawa następuje w ciągu 48 godzin od włączenia leczenia i narastają objawy bólowe po odstawieniu. Również kryteria dla spondyloartropatii zaproponowała Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń na Rzecz Reumatyzmu i tutaj ważne jest podkreślenie faktu znaczenia entezitis, czyli zapalenia przyczepów ścięgien, tak ważnego jak zapalenia stawów i entezitis jest równoznaczne, czy ma taką samą wartość diagnostyczną jak na przykład zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, ten zapalny ból kręgosłupa, obecność antygenu HLA-B27 lub też dodatni wywiad w kierunku na przykład zapalenia tęczówki i seronegatywnej spondyloartropatii rozpoznanej przez dermatologa. Istnieją różnego typu kryteria dla poszczególnych jednostek chorobowych i dla podgrupy tak zwanego reaktywnego zapalenia stawów kryteria zaproponował Kalin. Proszę Państwa, seronegatywna spondyloartropatia, ta grupa chorób, jest ewidentnie interdyscyplinarnym problemem medycznym, ponieważ pacjent może się zgłosić do bardzo wielu specjalistów z różnymi objawami chorobowymi, a istotą choroby jest to samo, zapalenie, które może obejmować różnego typu objawy i różnego typu narządy. W przebiegu seronegatywnych spondyloartropatii występują objawy dotyczące narządu ruchu, jak i tak zwane objawy pozastawowe. Z powodu objawów obejmujących narząd ruchu, czyli zapalenie stawów, ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, ból kręgosłupa, pacjent może się zgłosić m.in. do ortopedy, do reumatologa, do specjalisty rehabilitacji, wreszcie neurologa, neurochirurga, czy też po prostu do lekarza pierwszego kontaktu. Spośród objawów obejmujących narząd ruchu występuje to wspominane przeze mnie wcześniej asymetryczne zapalenie stawów, głównie obejmujące kończynę dolną o charakterze monooligoartritis, aż do 90% chorych. Mogą występować wędrujące bóle stawów, również w tak dużym odsetku, 89-90%. Znacznie rzadziej, bo u połowy chorych są zajęte stawy kończyny górnej, i patologie ścięgien występują u nieomal połowy pacjentów. Również ból kręgosłupa występuje u 20-30% pacjentów i charakterystyczna cecha tak zwanego zapalnego bólu kręgosłupa.
niekiedy bóle występują w rzucie stawów krzyżowo-biodrowych, a pacjent mówi, że występuje jednostronny lub też naprzemienny ból pośladków. Niekiedy bóle obejmują odcinek piersiowy kręgosłupa z promieniowaniem wzdłuż żeber i występuje ból przy oddychaniu. Niekiedy występuje bolesność w okolicy mostka i stawów mostkowo-obojczykowych. Cechy charakterystyczne dla zapalnego bólu kręgosłupa podał Kalin w 1977 roku i jeżeli u pacjenta występują cztery spośród wymienionych tutaj objawów, wówczas mamy podstawy do rozpoznania zapalnego bólu kręgosłupa. Z kolei u pacjentów ze spondylartropatią, w tym reaktywnym zapaleniem stawów, mogą występować objawy pozastawowe. Między innymi ważnym elementem jest występowanie objawów dermatologicznych. O łuszczycy już wspominałam, może być to łuszczyca skóry, skóry owłosionej głowy lub też paznokci, czyli tak zwana onychopatia łuszczycowa. Ważne jest podkreślenie faktu, iż ważne jest obciążenie genetyczne łuszczycą, czyli niekiedy mamy podstawy do rozpoznania na przykład łuszczycowego zapalenia stawów, nawet jeżeli łuszczyca u pacjenta nie występuje, a tylko występuje u jakiegoś członka rodziny. Mogą być również innego typu zmiany skórne, na przykład nasilony trądzik, konglobata i określenie 3 razy A oznacza acne associated arthritis, czyli zapalenie stawów związane z trądzikiem. Często występują również nadżerki w jamie ustnej. Inna grupa chorób to objawy okulistyczne, które dotyczą tak zwanego przedniego odcinka oka. Mogą to być zapalenie spojówek, błony naczyniowej oka, bardzo często nawracające zapalenie tęczówki lub twardówki i również owrzodzenia rogówki. Inna grupa objawów to objawy ze strony przewodu pokarmowego, bóle brzucha, biegunki i te objawy mogą spowodować, że pacjent zgłasza się do gastroenterologa lub też lekarza chorób zakaźnych. Również objawy ze strony układu moczowo-płciowego mogą być przyczyną, iż pacjent zgłasza się do ginekologa czy też urologa. U kobiet może często występować tak zwane bezobjawowe zapalenie szyjki macicy, a zapalenie przydatków jest często przyczyną bezpłodności. To zagadnienie zostało bardzo dokładnie przebadane w krajach Europy Zachodniej. Z punktu widzenia układu moczowego mogą występować objawy zapalenia pęcherza moczowego cewki moczowej i u panów zapalenie jąder na jądrze i prostaty. Z kolei diagności obrazowi, czyli radiolodzy i osoby zajmujące się badaniem ultrasonograficznym, rezonansem magnetycznym, również powinni mieć wiedzę z dziedziny seronegatywnych spondylartropatii, gdyż bardzo często mogą występować objawy zapalne obejmujące stawy krzyżowo-biodrowe, przy czym ważne jest podkreślenie faktu, iż w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, który jest taką sztandarową jednostką chorobową, występują zmiany obustronnie. Tutaj są zmiany jednostronne, bardziej charakterystyczne dla reaktywnego i łuszczycowych zapaleń stawów. Niekiedy występują objawy nazywane calcaneitis reumatoidea, które mogą oznaczać zapalenie w okolicy przyczepu ścięgna Achillesa i często objawy zapalne dotyczące stawów mostkowo-obojczykowych. W ramach diagnostyki obrazowej możemy stwierdzić również zmiany zapalne spojenia łonowego. Wspominałam wcześniej o ultrasonografii i bardzo ważne jest podkreślenie zagadnienia entesitis, czyli zapalenia przyczepów ścięgnistych, które widzimy tutaj, a przy zastosowaniu funkcji Power Doppler dodatkowo jest widoczne patologiczne unaczynienie. Również bardziej zaawansowane metody diagnostyczne typu rezonans magnetyczny z zastosowaniem np. gadoliny, czy też tomografia komputerowa i scintygrafia kości mogą mieć znaczenie diagnostyczne przy ustalaniu rozpoznania seronegatywnej spondylartropatii. Nieco rzadziej występują objawy ze strony innych układów i narządów, ale nawet chirurg może mieć do czynienia z tą grupą chorób. Gdy w latach 50. zastosowano w leczeniu otyłości operację usunięcia fragmentu jelita cienkiego, niekiedy u pacjentów pół roku po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego występowały objawy o charakterze dermatitis arthritis, czyli zmiany skórne i typowe zapalenia stawów.
Proszę Państwa, czyli w rzeczywistości te seronegatywne spondyloartropatie są interdyscyplinarnym problemem medycznym i to faktycznie rzeczywiste puzzle, które trzeba umieć układać. Jak wspomniałam wcześniej, reaktywne zapalenie stawów należy do tej grupy chorób i jest to nieropne zapalenie stawów po przebytym zakażeniu albo przewodu pokarmowego, albo układu moczowo-płciowego, albo też oddechowego. Przyczyną reaktywnego zapalenia stawów może być infekcja bakteryjna lub wirusowa, pasożytnicza. Nieco mniej wiemy na temat czynników grzybiczych. W etiopatogenezie reaktywnego zapalenia stawów biorą udział zarówno czynniki genetyczne, czyli przede wszystkim antygen HLA B27, B7, B35 i znacznie częściej chorują mężczyźni niż kobiety, oraz drugi czynnik infekcyjny, te różnego typu infekcje przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego i oddechowego. Zastanówmy się nad zagadnieniem bakterie, a zapalenie stawu, czyli innymi słowy, bakterie mogą oddziaływać na staw bezpośrednio na drodze na przykład krwiopochodnej, mogą się rozprzestrzeniać ze strony szpiku kostnego, mogą obejmować staw poprzez ciągłość ze strony tkanek miękkich, mogą być również zakażenie stawu, może być wynikiem na przykład procedur działań diagnostycznych, czy jest to wynik iatrogenny. Lub też mogą być wynikiem urazu, uszkodzenia i wówczas mamy do czynienia z tak zwanym infekcyjnym, czyli septycznym zapaleniem stawów. Inny wpływ bakterii na zapalenie stawów może się odbywać via przeciwciała w wyniku reakcji immunologicznych i właśnie tutaj mamy do czynienia z reaktywnym zapaleniem stawów. Tabela ta przedstawia podstawową różnicę pomiędzy infekcyjnym a reaktywnym zapaleniem stawów. W obu przypadkach znany jest czynnik infekcyjny. Natomiast istotna różnica polega na tym, że w wyniku badań bakteriologicznych, wirusologicznych w przypadku infekcyjnego zapalenia stawów uzyskujemy dodatnie posiewy, natomiast w przypadku reaktywnych zapaleń stawów nigdy żaden mikrob nie będzie wzrastał na pożywkach. Chociaż tutaj w tym przypadku mamy dodatnie różnego typu przeciwciała dla takich bakterii, na przykład jak Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteritidis typhimurium. Reaktywne zapalenie stawów może mieć związek z antygenem HLA B27 lub też jest duża grupa reaktywnych zapaleń stawów nie mających istotnych związków z tymże antygenem. I bakterie, które są niezwiązane z antygenem HLA B27 to m.in. takie jak Borrelia, Haemophilus, Streptococcus i tu jest ważne podkreślenie faktu, że znamy gorączkę reumatyczną, która dotyczy przede wszystkim grupy dzieci i młodzieży, natomiast u dorosłych może występować tak zwane postreptokokowe, czyli popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawów. Również inne bakterie mogą być odpowiedzialne za reaktywne zapalenie stawów niezwiązane z antygenem HLA B27. Natomiast tutaj wymieniona Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica, Salmonella enteritidis typhimurium oraz inne bakterie jelitowe, na przykład Campylobacter jejuni i Clostridium, mogą być przyczyną reaktywnego zapalenia stawów. Dawniej używano określenia tak zwanego zespołu Reitera, który może być właśnie manifestacją kliniczną reaktywnego zapalenia stawów. I według Kalina, który jest autorem kryteriów diagnostycznych dla tej grupy chorób, musi wystąpić seronegatywne, asymetryczne zapalenie stawów i jeden z objawów typu zapalenie cewki moczowej, szyjki macicy, najądrzy gruczołu krokowego lub też biegunka, najlepiej 4-6 tygodni przed objawami zapalenia stawów, zapalna choroba oczu dotycząca przedniego odcinka oka oraz objawy skórno-śluzówkowe. Badania laboratoryjne, które powinny być wykonane w ramach diagnostyki, to przede wszystkim oceniające nasilenie zapalenia, chociaż ważne jest, że może ta grupa chorób występować nawet z niskimi wskaźnikami zapalnymi, czyli w czasie wcale ani OB, ani białko C-reaktywne nie musi być podwyższone. W przypadku proteinogramu oczekujemy przy fazie ostrej podwyższonej frakcji alfa-2 globulin, przy fazie przewlekłej podwyższonych gamma globulin. Z morfologii możemy się dowiedzieć o tym, że w przypadku przewlekłego zapalenia następuje obniżenie wskaźników tzw. krwi czerwonej, a przy bardzo nasilonych objawach zapalnych może występować trombocytoza, czyli podniesienie ilości płytek krwi. Badania
Specjalistyczne i typowe dla seronegatywnych spondyloartropatii jest ocena obecności czynnika reumatoidalnego oraz na przykład obecności antygenu HLA-B27B7 oraz wykonanie przeciwciał dla reaktywnych zapaleń stawów w klasie IgA, IgG i IgM dla wspominanych wcześniej bakterii. Rzadziej się posługujemy badaniem ASO, czyli odczynu antystreptolinizowego, a to z tej racji, iż tylko w przypadkach, kiedy podejrzewamy popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawów. Leczenie seronegatywnego i reaktywnego zapalenia stawów jest kompleksowe. Niekiedy choroba może mieć charakter samoograniczający się i bez ingerencji lekarskiej może nastąpić wyciszenie objawów, natomiast bardzo ważnym elementem zazwyczaj jest stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych czy też koksybów. Podstawowe znaczenie ma lek salazopirynasulfasalazyna EN. EN oznacza formę rozpuszczalną w jelicie i lepiej tolerowaną przez pacjentów. Przy antybiotykoterapii jest postawiony znak zapytania, ponieważ dawniej uważano, iż antybiotyki są konieczne w przypadku przebiegu wszystkich reaktywnych zapaleń stawów. Teraz na podstawie badań evidence-based medicine wiemy, że na pewno przy zakażeniu chlamydia trachomatis konieczne jest stosowanie odpowiednich antybiotyków z grupy makrolidów, tetracyklin, rzadziej chinolonów. Natomiast w zasadzie się nie stosuje leczenia antybiotykami grupą chinolonów w przypadku zakażenia pałeczkami jelitowymi, czyli zakażenia typu Yersinia i Salmonella. W tym przypadku nie stosujemy antybiotyków. Przy bardzo zaawansowanych zmianach i nasilonych niekiedy musimy się posłużyć leczeniem sterydami, przy czym jest to typ leczenia nie chcę, ale muszę. Niekiedy stosujemy sterydy miejscowo-dostawowo, bardzo chętnie pod kontrolą obrazu USG, niekiedy na przykład do kaletek stawowych. Przy nasilonych objawach zapalnych stosujemy leki immunosupresyjne typu metotreksat, cykloporyna. Bardzo nowoczesne grupa leków, tak zwane leki biologiczne, czyli blokery anty-TNF-alfa, są wyśmienitą opcją terapeutyczną dla leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i łuszczycowego zapalenia stawów. Na temat ich znaczenia w reaktywnym zapaleniu stawów są to pojedyncze doniesienia naukowe. I oczywiście nie możemy zapominać o leczeniu rehabilitacyjnym. Czyli proszę Państwa, w rzeczywistości spondyloartropatię, ta grupa chorób, jest to interdyscyplinarny problem medyczny i wymaga wiedzy od niejednego specjalisty. Dziękuję.